dobry, Jacek Pożycki, gość OXPL, a nawet goście. Proszę Państwa, bardzo dobrze, że jesteście razem. Młodość spotyka się z doświadczeniem i ze starością, czyli ze mną. Espera Tomaszko, tak, wiedziałem, że tutaj będę miał problem z pamięcią. Paweł Chwastek. Hej, witajcie. Tak, jesteście z STI, można by tak powiedzieć. Wydaliście ostatnio nową płytę, drugą, twoja tak. druga płyta, tak? Mhm, tak. Może tak, zacznijmy od tego, jak to się stało, że jesteście razem muzycznie. Aha, no to był sobie jakiś taki mały epizod w moim życiu, gdzie miałem możliwość prowadzenia kółka wokalnego. Prowadziłem go przez pół roku, no i przyszła na to kółko taka mała esterka z mamą, Beatką. I coś tam śpiewała. Oczywiście wszystkie dzieci chciały... Ty już wtedy miałeś 50 lat? Nie, wtedy, ile miałem wtedy? Ile to było? 28, 29, może jakoś tak, no. Teraz mam 30, teraz... powiedziała, że chciałaby u pana coś zaśpiewać. Tak, że chciałaby coś u pana zaśpiewać. No i dała tam jakiś swój kawałek. Oczywiście była to jedna z wielu popowych atrakcji, polskich atrakcji, tak reszta dzieci. No a powiedziałem, no nie ma problemu, ale pokazałem dzieciom coś innego, muzykę alternatywną. W jej przypadku to był kawałek reggowy, a dokładnie Taliba. No i dziewczyna zaśpiewała, spodobało się jej, było fajnie, no i po jakimś czasie postanowiłem zebrać nowy band, chciałem nagrać nową płytę, no i poprosiłem Esterkę o pomoc. No i tak oto tym sposobem żeśmy rozpoczęli swoją współpracę. Dobrze, a Estera, ty tak pamiętasz to dokładnie, jak przedstawił to Paweł, tak było? Tak miałeś sympatycznie, czy wydawał ci się taki dziwny i w sumie żałowałeś, że przyszłaś? Na pewno było to nowe doświadczenie, bo nigdy nie śpiewałam takich piosenek. No ale miło wspominam te czasy. No właśnie, no bo w sumie dość długa droga i kręta twoja muzyczna, tak? Bo od jakiego gatunku? Jak chodziłem jeszcze do podstawówki, to strasznie chciałem się nauczyć gry na gitarze. No i dostałem jakieś pudło stare Defina, uczyłem się tam grać na tym, sam się nauczyłem prostych akordów, chwytów. Ćwiczyłem wtedy. Tak. Hey Joe, i myślał sobie nie. Znaczy nie, ja to tak bardziej dla siebie śpiewałem, potem śpiewałem sobie w różnych miejscach, tak tylko dla siebie, dla znajomych, w tym z Karoliną Kidonie. Tak, pozdrawiamy Karolinę. Pozdrawiamy Cię, Karolina. Był to w takim znanym parku, nie powiem teraz dokładnie nazwy, gdzie spotkał się Kwiat Młodzieży. Tam sobie grywaliśmy i takie różne inne rzeczy. No i tak to się zaczęło. No i potem. W pierwszej technikum, to nie wiem, który to był, 98, 99 rok, jeszcze wcześniej. To był taki bardziej rap. Zespół nazywał się Sonda Skład. Na początku rapowałem w nim ja, w sensie uczyłem się dopiero rapować i w ogóle cokolwiek wypowiadać tak naprawdę. Sonda Skład z Ustronia. Grywaliśmy często w Cieszynie, nad morzem. Nawet graliśmy też dwa razy koncert. Sonda Skład to było trzech kumpli: Łukasz Branczyk z Cisownicy, teraz mieszkający w Cieszynie, Marek Goli z Ustronia i jeszcze w Cieszynie też Krzysiek Grudzień z nami grał, ale jakoś nasze drogi się tak rozeszły i potem poznałem... Później byłeś na Jamajce. Potem byłem na Jamajce, na Wyspach, na Teneryfach. Tak. A gdybyś miał powiedzieć, jaki gatunek reprezentuje ta płyta? Co tutaj możemy zrobić? To jest właśnie. To jest szczelnie zamknięta, jeszcze jej nie odsłuchałem. Nie, słuchałem utworu Uśmiech przez chwilę. Tak, bo się uśmiecham i jestem ciekawy, co będzie dalej. No, co tutaj jest? Jaki gatunek? Właśnie ciężko to zakwalifikować do czegokolwiek. Jest to tak naprawdę połączenie chyba takiej muzyki, którą tak naprawdę ja słucham. Od jest tam trochę jazzu, trochę hip-hopu, trochę rapu. Trochę rocka. Estera, ty jesteś drugim wokalem tutaj. Tak, Esterka jest drugim wokalem. Jak się współpracuje z tym starszym człowiekiem? Dobrze. Spróbuję powiedzieć inaczej. Tak. A który numer był dla ciebie najtrudniejszy z tych tutaj wszystkich? Piękny świat, dysonans, symetria, nowa inspiracja, przyjaźń, walka, uśmiech, Kasia? Chyba dinozaury, co? Dinozaury? Bardzo dobry numer. Siłę i wierzę w siebie, mam motywację, trzymam się. Swoje miejsce tu na tym świecie i trzymam dystans o wielu spraw. Swoje zdanie i go nie zmienię, a nowe porządki nie zmienią mnie. Mam swoje życie,
się świat. Niech zmienia się świat. Powiedzcie mi, śpiewacie z playbacku czasami? Nie, w życiu. Nigdy. Jak nie. Masz stosunek do ludzi, którzy śpiewają z playbacku? Dla mnie to w ogóle, nie wiem jak to nazwać, jest to bez sensu, jest to brak szacunku dla słuchacza tak naprawdę, przychodzisz na koncert, a tu napierdzielasz do mikrofonu tak naprawdę, wiesz, no bez sensu, nie? Nagrany numer, który nagrał się w studiu, pięknie to wszystko brzmi, wszyscy myślą, że jest super, ale no, trzeba się jednak wysilić i pokazać, no żyć tym na scenie i pokazać się jakoś fajnie, kurde, no nie wiem, dla mnie to jest bez sensu, brak szacunku, nie? Jedynym takim kompromisem, na który mógłbym się zgodzić, to granie tak zwane sound systemowe, czyli muzyka leci jakby z podkładu, z winyla załóżmy, czy z CD-ka, czy z jakiegoś innego źródła USB, czy nieważne, miejsca z tym, jakiegoś innego źródła, a my sobie śpiewamy, ale śpiewamy to na żywo, nie robimy rybek, że nic nie robimy, mamy kontakt z publicznością, no i tyle. No. Dla mnie śpiewanie z playbacku to jest brak szacunku dla słuchacza. I śpiewacie na żywo. I śpiewamy na żywo, w 100% na żywo. W paszczu. Tak. Dobrze. Ewentualnie fajnym takim zabiegiem, który robimy też na żywo, to jest używanie sampli. Czyli pocięte na przykład wokale, tam jakieś wokalu ziemskiego, pocięte fajnie w rytmie. Wpuszczamy to w naszą muzykę na żywo i fajny efekt się z tego robi. Na płycie chyba Korzenie moje, tej twojej pierwszej, tak. Jest taki tekst o ustroniu trochę. Tak, jest. Nie o ustroniu. Jest. To chyba jest. Czasem irytuje. Doskwiera ci w jakichś momentach? Jak to jest z tym twoim stosunkiem do tego miasta? Po części tak. Ja pracuję w instytucji kultury, jaką jest Miejski Dom Kultury Paraszakówka. Pracuję tam już 11 lat. Bardzo dobre miejsce. Jestem. Ja tam startowałem w konkursach recytatorskich i nawet wygrywałem. Dużo się dzieje tak naprawdę, nie? Dla najmłodszych tak naprawdę. W sumie każdy coś dla siebie znajdzie. Ale denerwuje mnie to, że... Nie wiem, może w każdym mieście jest tak samo, ale to, że... Szukając oszczędności, obcina się kulturze i... Dużo ludzi potem, takich co naprawdę nie wiedzą jak to wygląda, mówi, a w Ustroniu nic się nie dzieje, ale z pustego ani Salomonia nie naleje tak naprawdę i to mnie denerwuje, że tylko właśnie kulturze się obrywa. Potem nasza dyrektorka się boksuje z rzeczywistością, no, wiadomo jak to wygląda, życie, tak jest życie. W filmach zdarzają się, że kogoś tam wycinają i tak a propos tego, chciałem nawiązać, że... Zagrałeś w filmie, jesteś w napisach końcowych. Jestem, zagrałem ale, w filmie. No, tak ale oglądałem i nie mogłem cię, muszę sobie, albo dobra charakteryzacja, albo inny wokal. Gdybyś mógł tak opowiedzieć o tym, bo to chyba ważne wydarzenie. No tak, w moim życiu było to bardzo ważne i ciekawe nowe doświadczenie. Miałem możliwość zagrania w filmie Jesteś Bogiem, w filmie o paktofonice, gdzie grałem rolę Gutka. No ale z racji tego, że film byłby bardzo długi, no po prostu wycięli te fragmenty, nie tylko moje, tylko... Może będzie druga część wtedy. Może będzie druga część, może się pokaże. Albo my znajdziemy na łańcuchu i jakoś dołożymy do naszego wywiadu, prawda? Właśnie. Może być jakaś dobra przebitka. Dokładnie. Estera, czy jest... A mógłbym jeszcze dokończyć tam czy... Oczywiście, bardzo proszę. No jeszcze ta druga rzecz, która mnie wkurza w Ustroniu, to jest to, że za moich czasów... Chciałem uniknąć tego, żeby mówił o tym, co go denerwuje. Tak? Młodzież była taka bardziej kreatywna. Młodzież tworzyła swoje imprezy, w tym na przykład Nowa Forma, imprezy Wojtka Twardzika, robił street. Wojtek, przepraszam, zapomniałem, jak się nazywa twoja impreza, ale impreza, gdzie były koncerty hip-hopowe i b-boye tańczyli na rynku, na matach tańczyli breakdance'a. To były fajne imprezy, młodzież sama chciała robić. Mieliśmy jeszcze jako Silesian Sound razem z Łukaszem Brańczykiem, Pawłem Czuprynem, organizowaliśmy imprezy w Równicy. Reggae Night, gdzie zapraszaliśmy różnych ludzi do Ustronia, Basa Tajpana, Junior Stresa i wielu innych, Sztosa, Taliba. Mnóstwo ludzi przychodziło na koncerty, bawiło się. Teraz ta młodzież woli siedzieć przed komputerem albo narzekać tylko i... No tak, bywa niestety, to młodzież. No właśnie, no a propos młodzieży, to idziemy do Estery, co będą stare dziadki. O właśnie. Estera, łatwiejsze pytanie czy trudniejsze? Co wybierasz? Łatwiejsze. Dobrze, to ten starszy dostanie trudniejsze, tak myślałem. Czy jest coś, o czym chciałabyś szczególnie pamiętać? Tak, czy wydarzyło coś w twoim życiu? Może ze współpracy z Płastkiem, albo po prostu w twoim życiu osobistym. Coś, o czym chciałabyś tak naprawdę bardzo długo pamiętać do końca swojego życia. Mieć to na uwadze. Coś, co jest ważne dla ciebie. Coś, co chciałabyś przechować w pamięci na długi, długi czas. Na pewno zapamiętam na całe życie
naszą pierwszą płytę. Proszę, i nie uzgodnili tak. tego wcześniej chyba. A dlaczego? Co tam takiego ważnego się podziało? No płyta, korzenie moje? Nie. No. Nie. No, która to? Nie koncept. A, i co tam? To po prostu ta siła muzyki, tak? I jakaś energia, jaką wytworzyliście, tak? Powoduje, że chciałabyś to zapamiętać, tak? I pewien klimat, który był wtedy. Tak. To zostaniesz trudniejszą wersją pytania. Dobra. Czy jest coś, co najchętniej chciałbyś wymazać z pamięci? Myślę, że raczej nie ma takich sytuacji, bo nie ma takich rzeczy, które chciałbym wymazać z pamięci, bo każda sytuacja, jaka napotkała mnie w życiu, albo mnie wzmacniała, albo mnie troszkę osłabiała, ale co cię nie zabije, to cię wzmocni. No, tak. I raczej nie żałuję niczego. Byłem i niegrzecznym chłopcem, teraz jestem grzecznym, wzorowym tatusiem. Jest okej. Okay. Dwie córki. Nadia i Amelka. Jest nowe wyzwanie. Świat się zmienia o 180 stopni. Ale łączysz te dwa światy muzyczne? Łączę. Staram się je łączyć, ale na szczęście mam na tyle wyrozumiałą żonę, że jakoś to ogarniamy. Jest fajnie. Jara mnie po prostu muzyka. To jest, niektórzy lubią łowić ryby, choć ja też lubię łowić ryby. No nie wiem, jeździć na rolkach, nie wiem, biegać. Ja lubię robić muzykę i nieważne, czy mi to przynosi dochody, czy nie. Oczywiście chciałbym, żebym przynosił jakieś dochody, ale nie zależy mi na tym. To jest hobby po prostu. To, co lubię robić w wolnym czasie. Czytam też na płycie, że jest dźwiękowość. Dźwiękowo SCI. Dźwiękowo skrót SCI. Od Śląsk Cieszyński. Co to tak. znaczy? Co tam się dzieje za tym? Tak naprawdę to ja założyłem, to miał być taki mini label. Ale na razie jest to mini label, czyli takie małe wydawnictwo. Aha. Ale na razie potraktowałem to jako projekt. Celem tego projektu jest zrzeszanie tutaj twórców muzycznych, nagrywanie je, udostępnianie w sieci. Takie bardziej wsparcie, nie? Nie każdy tam może sobie pozwolić na jakieś nagrania w jakimś wypasionym studiu. Ja się tym akurat jaram. Mam takie swoje małe studio, mam parę gratów i działam w tym. Przyjedziemy następnym razem tam do studia. O, tak. Ja sobie chętnie pośpiewam. Nagrałem. Po części nagrałem, bo perkusy nagrywali gdzie indziej. Taką kapelkę Strange. Z gór. Część z Ustronia, część z gór. Mam Artur Kupczyk, Wojciech Zubrzycki. Chyba główny trzon tej kapeli. Nagrali ostatnio właśnie kawałek, nagrali wideo dzięki współpracy z Team TV, Michał Koniarski z Jastrzębia, też taki człowiek zajawkowicz, który ma swoje takie, też taki projekt, który... Kurczę, wymienił tyle nazwisk, że to pracuje na sukces ta. Pawła Chwastka. Chłopak z pasją, który nagrywa klipy. On właśnie w większości teledysków nam nakręcał, oprócz tego ostatniego, który nakręciłem, można powiedzieć, ja przy pomocy Wojtka Twardzika i bez tej reklamy z Norwegii, bo jak nie wiem, czy zauważyliście, mój gość to jest Polak, który na stałe mieszka w Norwegii, Fryd. Połączyliśmy ten klip, no i tak powstał. No proszę, czyli łączyć się tak. Tyle, no i co do Strange'a właśnie tak to było, że ja im po prostu nagrałem, zmiksowałem kawałki, teraz cała płyta się miksuje i nagrywa, jesteśmy w trakcie produkcji nowego albumu. Jaki będzie miał tytuł? Strange, ale tytuł jeszcze nie wiem. Wiem, że kolejny utwór, który ma się pojawić w sieci, zdradzę wam tak po cichutku, nie o tym nie wiedzą. Plastikowy świat. Plastikowy świat. No zobaczymy. Przewrotny tytuł, bo ty raczej przewrotny, do plastikowego świata nie chcesz obecnie, należeć. Obecnie jesteśmy przy nagrywaniu gitar i basów. Perkusja już jest zmiksowana, nagrana w Gitarek Studio. Ułarka Wiecha, a reszta u mnie. Ja teraz spoglądam na tył. Karczma Jaszowianka. Tak. W tym właśnie miejscu jesteśmy. Tak. Rozumiem, że też Karczma Jaszowianka pomogła wam. Tak, Przemek Ciąpa, Magda Ciąpa, właściciele tutaj Karczmy Jaszowianki nas wspierają. Współpraca nam się bardzo fajnie układa. Bardzo fajni ludzie. I... Tak, bardzo też dziękujemy za udostępnienie miejsca. Tak. Bardzo tutaj mi się podoba. Ja chętnie bym się teraz położył. Tak, ja lubię taki górski klimat. Tak. Słuchajcie, mógłbym tak długo z wami jeszcze rozmawiać. Chcę zadać ostatnie pytanie. Dobra. Muszę zadać ostatnie. Przeczytałem ostatnio, że Jan Plata, reżyser teatralny, gdyby to nie ma w związku z muzyką, którą tworzycie, napisał coś takiego, że artysta potrzebuje pokarmu i przeciwnika do tworzenia. Tak mniej więcej w tym zdaniu taki był sens. Co jest waszym pokarmem, a co jest przeciwnikiem? Chyba, że nie macie przeciwnika jakiegoś.
To może najpierw młodzież, mhm. poproszę o udzielenie odpowiedzi na temat. Estera, co jest twoim pokarmem w korzeniu albo w ogóle pokarmem w życiu? A przeciwnikiem? Na pewno wsparcie. Mhm. Wsparcie przede wszystkim rodziców. A przeciwnikiem? Jest ktoś, jest coś, co jest twoim przeciwnikiem? Raczej nie. Mhm. A Paweł, ty? Ja, moim pokarmem jest życie. Życie, inspiruje się głównie życiem. Życie, jeszcze raz życie, a wrogiem raczej bardziej czas. Mhm. Czas. Piękna kiedy, momenta, kiedy to wszystko, no wiadomo, tak, zrobić i... Tak. Z piaskiem. Tak. Tak, czas naszego programu, no jest jakimś przeciwnikiem, bo musimy kończyć. Ale miejmy nadzieję, że będziemy się spotykać, będziemy słuchać płyty. Odsyłamy do strony internetowej, czy do czego, tak. na YouTube'a. Powiedzcie, jaka jest ścieżka dostępu do waszej muzyki. Można, nasze teledyski można zobaczyć na YouTubie, na kanale Dźwiękowo SCI, na kanale Facebook Dźwiękowo SCI, nasz fanpage Facebook Chwaścił and New Concept. Mhm, ja sobie to wszystko muszę tutaj zanotować. Jeżeli chcecie zlinkować, zobaczyć dokładnie tę stronę, znaleźć tą stronę dokładnie, małpa Chwaścił Music, CHVASCIU Music. Gdzie jeszcze jest tylko możemy? O! I zapomniałem o najważniejszym. Już za około tydzień nasza cała płyta pojawi się na serwisach Spotify, iTunes Music, Google Music. Tidal, tak? Estera, Tidal. Ty się masz uczyć, ty jesteś w pierwszej klasie liceum, tak? Tak. Więc tutaj... Technikum. Technikum, właśnie, a nie jakieś tutaj płyty i w ogóle MP-ki i różne inne rzeczy. Nie, żartuję, chyba, że tworzycie. Naszym gościem była Estera Tomaszko i Paweł Chwastek. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.